Wiecie, co to jest zettabyte? Zettabyte to jest miliard terabajtów. To jest 1,21 bajtów. To jest bardzo dużo danych. Szacuje się, że mniej więcej dekadę temu cały internet zajmował połowę zettabajta. W samym 2020 roku natomiast wygenerujemy około 50 zettabajtów danych, a w 2025 nawet 170. Jeśli wpisujemy hasło w Google, to gdzieś na świecie jakiś komputer musi przetworzyć nasze zapytanie. Każde serduszko, każda emotka, każdy gif z kotem, mail, komentarz, wszystkie one do działania potrzebują fizycznego urządzenia, które zajmuje miejsce, pobiera prąd, a przez to emituje CO2. Użytkowników internetu, urządzeń podpiętych do sieci i danych przebywa w szalonym tempie. I jak się okazuje, to miejsce oferuje idealne warunki do tego, by je przechować. Większość podejmowanych przez Ciebie aktywności w internecie z dużym prawdopodobieństwem jest przetwarzana w miejscu takim jak to. To miejsce to jest centrum danych, czyli budynek wypełniony po sufit stojakami, z komputerami, z kablami, z całą infrastrukturą, dzięki której internet śmiga. Centra danych zużywają gigantyczne ilości energii po to, żeby zasilać ten sprzęt, który się w ich wnętrzu znajduje. I to jest jasne. Ale jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie jeśli ułożysz jeden przy drugim dziesiątki, setki albo nawet tysiące komputerów, to pomieszczenie, w którym one się znajdują, bardzo szybko zamieni się w saunę. Komputery się przegrzeją i przestaną pracować. I to właśnie to, czyli utrzymanie właściwej temperatury, jest największą bolączką centrów danych. Chłodzenie hal pełnych nagrzewających się komputerów może i nie jest niemożliwe, ale może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli budujesz centra danych na przykład pod kalifornijskim słońcem. Google swego czasu pracowało nad pomysłem stawiania centrów danych na oceanie. One miały dryfować u wybrzeży Kalifornii, korzystać z chłodnej wody oceanicznej. Ten pomysł ostatecznie upadł, a w międzyczasie okazało się, że jest jedno miejsce, gdzie klimat wprawdzie nie jest najlepszy dla ludzi, ale jest idealny dla serwerów. Tym miejscem jest Islandia. I tak się składa, że ja jestem właśnie na Islandii, dokładnie w południowo-zachodniej części wyspy, gdzie zgromadzone są największe tutejsze centra danych. I tak się składa, że właśnie do jednego z nich jedziemy. Do takiego, które mieści się w byłej bazie wojskowej NATO. Tak się złożyło, że chciałam pokazać Wam wnętrze centrum danych, ale ze względów bezpieczeństwa mogliśmy nagrywać tylko na jednym korytarzu. Ale dostaliśmy stokowe zdjęcia i jakoś to posklejam. By the way, ten biznes w ostatnich latach rozwija się tutaj potwornie szybko. To jest Styrmir Hafliðason, odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Verne Global, jednej z największych firm prowadzących centra danych na Islandii. We could almost pinpoint three main benefits that Iceland has to offer for the data center industry. Trzy czynniki, o których wspomniał, to pogoda, stabilne dostawy prądu i odnawialne źródła energii. Ale po kolei. Islandia leży tuż pod kołem podbiegunowym, ale jest o wiele cieplejsza niż wynikałoby to z jej szerokości geograficznej. Ciepłe wody prądu północnoatlantyckiego opływają wyspę i sprawiają, że zima nie jest tak mroźna, jak ma to miejsce na przykład na północy Rosji. W zimie średnia dzienna temperatura w Reykjaviku oscyluje w okolicach zera, a latem 11 stopni Celsjusza. For data centers it's optimal, which means that we are able to use outside cooling all year round, every single day of the year. So we're using kind of the climate that Iceland is to take in the cold air from the outside. We use that cold air, goes through a filtration system and cools down the equipment. And then we release the same air that we're pulling in from the outside, then back into the environment. Szczerze, to zaskoczyło mnie, że rozwiązanie tego problemu może być aż tak proste, że w Google rozkminiali jakieś
oceaniczne, dryfujące centra danych, a na Islandii okazało się, że wystarczy po prostu otworzyć gigantyczne okno zasłonięte filtrem. Tutejszą bolączką sezonową okazał się padający do wnętrza hali śnieg, ale poradzono sobie z nią, zawiązując na oknach coś, co wygląda jak firanka z Ikei. Co ciekawe, w innych krajach z Skandynawii i Kanady znalazłam fotel. Centra danych też są budowane, aczkolwiek tam lato bywa za ciepłe. W momencie, kiedy temperatura na zewnątrz zaczyna wynosić więcej niż 20 stopni, no to powietrze, które napływa do hal, i tak trzeba chłodzić, a z kolei, kiedy zima jest zbyt mroźna, to trzeba je wcześniej ogrzać. Data centers rely quite heavily on using energy and power to power up all the servers and all the equipment. Sieć energetyczna Islandii była projektowana z myślą o zapewnieniu zasilania dla ciężkiego przemysłu. Na tej wyspie wytapia się aluminium. I zakłady, w których przeprowadza się ten proces, są bardzo energożerne, a dodatkowo nie tolerują przerw w dostawie energii. Skutkiem ubocznym tego jest bardzo stabilna sieć, z której dzisiaj korzystać mogą serwerownie, centra danych, a to dla nich bardzo ważne, bo internet nigdy nie śpi, komputery muszą być w gotowości przez 24 godziny na dobę i nigdy nie tracić zasilania. A teraz najważniejsze. Niemal 100% energii na Islandii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Islandia jest największym producentem zielonej energii per capita. Średnio rocznie na jednego mieszkańca przypada tutaj 55 tysięcy kWh energii. Dla porównania, średnia w Unii Europejskiej to 6 tysięcy kWh. So it's either hydro or geothermal. So either heat from the ground, or from water. So the green factor, the sustainability part of it, has become an increasingly important part of the kind of the data center industry globally. Companies are more and more looking towards locations that are sustainable, that are green, like Iceland. Jak zawsze w takich wypadkach jest też druga strona medalu. Tutaj na Islandii są centra danych, które zajmują się głównie kopaniem kryptowalut. Pojawiają się więc pytania o to, na ile etyczne jest korzystanie z tych cennych zielonych zasobów do tego, żeby kopać bitcoina. Niektórzy publicyści zwracają uwagę na całkiem ciekawą rzecz, mianowicie Islandia jest połączona z resztą świata tylko trzema kablami, które są położone na dnie oceanu. I tak jak przepustowość tych kabli raczej nie jest problemem, tak system oparty tylko na trzech kablach jest raczej mało odporny. Islandczycy mieli szansę już się o tym przekonać. W 2006 i w 2019 roku doszło do awarii za każdym razem jednego z tych trzech kabli i w trakcie na przykład tej pierwszej awarii odczuli jej skutki nie tylko zwykli internauci, ale też na przykład szpitale, uniwersytety. Szczerze, to wizyta w tym centrum danych była dla mnie całkiem pouczająca. Zobaczenie na własne oczy, jak wielka jest skala tego informatycznego przedsięwzięcia, otwiera oczy. W tych halach jest potwornie głośno, tak tysiące komputerów po prostu ustawionych pod sufit, on nieustannie mieli jakieś zapytania, jakieś dane, a przecież taka jedna hala to i tak jest tylko, to nawet nie jest kropla w całym morzu internetu. Biorąc pod uwagę to, jak wiele coraz nowszych danych generujemy i jak szybko przybywa nam tych kolejnych zetabajtów, zaczęłam się wręcz zastanawiać, czy kiedyś nie pojawi się jakiś ruch, który będzie postulować, by z internetu korzystać odpowiedzialnie i minimalistycznie, tak żeby wszystkie te cenne w sumie zasoby nie były przeznaczane tylko na wysyłanie gifów z kodami. I to o to zapytałam Styrmira. That's a difficult question. Honestly, I don't know. I think it's a healthy connection for people to get to understand kind of the connection between the cloud and then the physical location, that the cloud actually does live somewhere. The internet does live somewhere. We're definitely starting to see that trend, the kind of the green factor becoming more and more important as companies make a decision of where to store their data. So I would say that part is becoming more and more important.
And I agree with you. I hope it becomes even more important as we kind of move into the future.